Lepiej zachować czujność. Zaraza, do miasta nie można wchodzić. Kiedy mi się śpieszy? Ile jeszcze będę czekał? Zaraza się skończy, to bramy otworzą. Jeszcze z tydzień, może miesiąc. Czym mogę... Nikt nie chce się zmierzyć? Król Foltest znowu podniósł zła. To nie wróży nic dobrego. Chyba nie doczekam się prawdziwego śmierci. Abigail przed nią ma... Ciężka służba. Podwojone pogłówne ma dotyczyć nie tylko ziołków. Psia! Lepiej zachować czujność.
się. Zabiłem potwora skrypty. Co to do diabła? Na gula nie wygląda. Oto twoje 200 orenów. Bywaj. Trzeba, żeby choroba do mnie. Mieści tyłeczków nie odkryło. Już nie wyzdrowieję. Wybaczalne. Grododzierżca Welerat wycofał strażników do miasta i bandyci. Nie kupuj mięsa od kramarki. Boję się zgadywać, skąd pochodzi. Mów szybko. Odo i Haren mają już spokój z potworami. Oczyściłem też kryptę z guli dla Mikula. Przyznam, że zrobiłeś na mnie wrażenie. Być może masz szansę w walce z salamandrą. Żeby ich pokonać, muszę najpierw wiedzieć, gdzie się ukrywają. Nic ci nie powiem, dopóki nie zabijesz bestii, wiedźminie. To mój warunek. Wiem już, skąd wzięła się bestia. Wiedźma ją sprowadziła? Nie. Bestię sprowadziła ludzka niegodziwość. W wiosce musiało dojść do jakichś zbrodni. Aby zabić bestię, będę musiał dokonać sprawiedliwego osądu tej sytuacji. To ciekawa informacja. Kiedy owieczki błądzą, dobry pasterz musi nawrócić je na właściwą drogę. Inaczej pożre je wilk. Dowiem się wszystkiego i znajdę sposób, by zaradzić problemowi bestii. Muszę zebrać mieszkańców. Oto twoja nagroda, wiedźminie. 200 orenów. Zrobiłem już wszystko, czego ode mnie oczekiwałeś. Gdzie jest kryjówka salamandry? Przychodzisz w odpowiednim momencie. Idź do karczmy. Niedawno zajęli ją bandyci z salamandry. Ich kryjówka znajduje się w starym domu karczmarza. Olaf powinien mieć klucz. Wiedźminie,
Tak? Nic. Niech wieczny ogień świeci nad twoją duszą. Lepiej niech nikt nie wychodzi teraz z domu. Nie chciałbym, żeby ktoś postronny ucierpiał. Masz jeszcze jakąś pracę dla Wiedźmina? Coś by się znalazło. Należy dostarczyć tę przesyłkę panu Kolmanowi do karczmy Miś Kudłacz w Wizimie. Bez zbędnych pytań. Daj tę paczkę. Zaniosę ją przy okazji. Kolman ci zapłaci. Czym handlujesz? Pokaż. Nie, proszę, zostawcie mnie!
Gołąbeczko, zaraz inaczej zagruchasz. Trzymaj łapy przy sobie, palancie! Patrzcie, jaka ostra. Tym lepiej, tym lepiej. Pamiętacie tę panienkę od Mikula? Tę Ilzę? Też niezła była, tylko strasznie się darła. Ha, to kto? Też jesteś nowy? Pewnie kazali ci tu czekać, tak jak nam. Chodź, zabawimy się z tą gołąbeczką, zanim szef po nas przyśle. Ta pani jest pod moją opieką. Żaden z was jej nie tknie. A, to niby czemu? Jesteśmy tu, żeby się zabawić i nikt nam tego nie zabroni. Czyżby? Czas umierać! Geralt, przybyłeś w ostatniej chwili. Nic ci nie jest? Wszystko w porządku. Tym bandytom udało się mnie zaskoczyć. Nie zdążyłam uciec, tak jak reszta wieśniaków. Zabili też karczmarza. Nikogo już więcej nie skrzywdzą. To prawda. Nieźle ich poszatkowałeś. Wiesz, chyba nie będę dłużej zwlekała z wyjazdem do Wyzimy. Mam nadzieję, że się tam spotkamy. Odprowadzę cię. Jak widzisz, okolica nie jest zbyt bezpieczna. Nie kłopocz się o mnie. Salamandry ci się wymkną, jeśli będziesz tracił czas na odprowadzanie mnie. Poczekam tu na ciebie. A kiedy będziesz kopał im tyłki, dołóż jednego kopniaka ode mnie. Nie omieszkam. Wrócę tu po ciebie, Shani. Będę czekać. Ciało kaczmarza. Sprawdzę, co ma w kieszeniach. Gdzie masz haracz, kolego? Jaki haracz?
On się pyta, jaki haracz. Słyszałeś, Greg? Chodzi mi o dzieciaki, ćwoku. Przepuść mnie, chcę wejść do środka. Nic z tego. Jak nie masz haraczu, to się stąd zabieraj. W takim razie porozmawiamy inaczej. Te pakunki przypominają towary Harena, które uratowałem przed utopcami. Sukinsyn handluje z salamandrą. Lać mi się chce. Długo ci zeszło, wioskowy hycnu. Twoi ludzie jakoś nie chcieli umierać. Macie coś, co należy do mnie. Nie, nie mamy. A ty pracujesz dla gwałcicieli i morderców, podobnie jak twój poprzednik. Berengar? Ten głupiec gdzieś uciekł. W czasie naszej krótkiej znajomości był bardziej rozmowny od ciebie. Zresztą nic dziwnego. Azar Javed potrafi być przekonujący. Kim jest Azar Javed? Szefem szefów i potężnym magiem. Nie tobie się z nim mierzyć. Przekonamy się. Odwagi ci nie brakuje, Wiedźminku. Przekonamy się, jak zaśpiewasz, gdy Azar weźmie się za ciebie. Powiedziałeś, że pracuje dla morderców? Jeden z tych zawszonych wsiurów, Odo, przyszedł tu kiedyś, żeby się dowiedzieć o sposób na zabicie wojownika.
Powiedzieliśmy mu, że taka żałosna, zapita kupa gówna jak on może tylko śnić o walce z prawdziwym żołnierzem. Dobra, pogadaliśmy sobie. Czas na zabawę. Poczekaj, nie wiemy, gdzie są rzeczy, których szukasz. Zabrali je prosto do bazy w Wyzimie. Nie mamy ich. Tym gorzej dla was. Graj, muzyko. Na niego, kupo! Gin, sukinsynu! Długo twoi l... Nie, be... Ten g... Zre... Kim... Sze... Przeko... Od... Powiedzi... Nie powie... Dobra... Poczek... Za... Tym go... Na niego kupa! Dychaj! Ale fajnie machasz mieczem. Alvin, co tu robisz? Wielebny powiedział, żebym poszedł do tego opuszczonego domu i że ktoś będzie tam na mnie czekał. A to skór. Dobrze, że nic ci nie jest. Podsłuchałem, jak mówił, że zabiorą nas do Wyzimy. Do Wyzimy? A więc tam muszę udać się tropem salamandry. A teraz, dzieci, chodźcie ze mną. Musimy znaleźć jakieś wyjście z tej jaskini. Tamta ściana wygląda na dosyć słabą. Może dałoby się ją rozwalić? Spróbujmy.
co ty tu robisz, Wiedźminie? A ty, Wiedźmo? Czary czynię. A co? Strasznie śmierdzą i dymią te twoje czary. Bo to potężne zaklęcia i składniki. Muszą wystarczyć na całą wioskę. Jak to? Wyjrzyj z jaskini. Widzisz ten tłum z pochodniami? Przyszli po mnie. Spalić wiedźmę, krzyczą, to ona bestię przyzwała. No to się bronić muszę. Bestie przyzwały ludzkie niegodziwości. To mnie wcale nie dziwi. Mikul, poczciwy strażnik przy bramie. Czy wiesz, że zgwałcił tę dziewczynę, Ilse? Popełniła samobójstwo. A ty sprzedałaś jej truciznę. A ten pijaczek, Odo, zabił swojego brata dla pieniędzy. Wielebny wygnał swoją córkę, która nabawiła się brzucha. Jest teraz dziwką w Wyzimie. Haren za garść złota sprzedał wiewiórki straży miejskiej. Wiedziałaś o tym wszystkim, ale nic nie zrobiłaś. Niby czemu miałam coś robić? To moi klienci. Wszyscy zaopatrują się u mnie w trucizny, eliksiry miłosne i insze wywary. To ich sprawa, jak ich używali. Teraz już rozumiem, dlaczego nęka was bestia. I rozumiem też, że muszę wskazać, kto zawinił. Zostań tu ze swoim kotłem. Pójdę porozmawiać z ludźmi na zewnątrz. Geralt, nie pozwól im mnie skrzywdzić. Gdybyś mnie bliżej poznał, zrozumiałbyś, że nie jestem taka zła, jak twierdzą wioskowi. Tak uważasz? Sam się przekonaj. Jesteśmy tu sami i mamy mnóstwo czasu. Jesteś bardzo piękna, Abigail. Chętnie poznam cię bliżej. Przedstawiłam ci już swoje racje. Musisz dokonać wyboru. Spalić czy czać czarcią kochanicę! Niech suka zdycha w męczarniach! Wiemy, że wiedźma jest w jaskini. Przyprowadź ją. Wieczny ogień ogarnie jej grzeszne ciało i pozbędziemy się bestii. Powoli. Sąd musi być sprawiedliwy. Ta suka zniszczyła mi życie! Chciała pieniędzy! Groziła klątwami! Brata mi zaczarowała! Mojego brata! Chciała mi go ukraść z jego złotem! Brat jej nie chciał, więc go zamordowała! Czary na mnie diabelskie odprawiła! Kontrolę nad rękami przejęła i zabiła, podle, zdradziecko! Widziałem twoją miniaturkę w jej chacie. Do dzisiaj śni mi się ten dzień! Brat pracował w polu! To takie straszne! Zamordowała! Więc trzeba ją zabić! Twój brat był wojownikiem, a ty jesteś pijakiem. Nie dałbyś rady go zabić, chyba że we śnie. Po co my go słuchamy, wiedzielebny? To mutant, odmieniec, wiedźmin! Przedstaw swoje zarzuty, Harenie. On pomoże nam obronić się przed czarami wiedźmy. To przez nią zostałem hawekarem. Obiecała, że mi się odda, jeśli pomogę wiewiórkom. Nienawidzę nie ludzi, a musiałem z nimi handlować. Nieźle się na tym wzbogaciłeś. Złoto to nie wszystko. W życiu trzeba mieć zasady. Teraz handlujesz z bandytami, którzy porywają dzieci. Nie wierzę w ani jedno twoje słowo. Wiedźminie! Podjąłeś decyzję? Jaka jest twoja wersja, wielebny? Wiedźma wykorzystała Oda i Harena do swoich planów. Ponadto otruła Ilzę. Mikul zgwałcił Ilzę, a ta popełniła samobójstwo. Abigail nie należy do naszej społeczności. Mogła się stąd wynieść dawno temu.
ale wolała zostać i mścić się za swoją inność i zły los, który ją spotkał. Manipulowała prostymi ludźmi, posługując się czarcią magią. W końcu przyzwała bestię. Taka jest prawda. Zamknij się, skurwysynu. To ty przewodzisz tej bandzie łajdaków. Musisz wiedzieć, że sprzedajecie dzieci salamandrom. Wiedziałeś o gwałcie i morderstwie. Żygać mi się chce, jak na was patrzę. Jesteście siebie warci. Jesteście winni. Pożałujesz tego. Idę po Abigail, a wy wracajcie do domów. Od samego zarania dziejów kobieta wszelkiego zła jest siedliskiem, narzędziem chaosu. Kobietą rządzi jeno cielesna lubieżność. Dlatego tak chętnie demonom służy, by mogła chuć swą nienasyconą zaspokoić i swe naturze przeciwne żądze. Zabiją nas. Nie bój się. Oto ona, wiedźma plugawa, spali się! Nikt tu nikogo nie będzie palił. Nie bójcie się, ludzie! Zastraszyć nas chcą! Nie dajmy się! W kupie nas nie ruszą! Doprawdy? Odejdź, zostaw wiedźmę, albo i ciebie będziemy musieli. Spróbuj, kmiocie, uprzyjemnisz mi dzień. Zjeżdżaj, śmieciu. Może nie będę cię gonił. Macie dwie możliwości. Pierwsza, poczekacie, aż odejdę i spróbujecie zamordować Abigail. Wtedy wrócę tu, żeby was zabić. Wyrżnę wszystkich, każdego zawszonego wsiura. Druga, spróbujecie żyć godnie, odnajdziecie sumienie i zaczniecie od nowa, jak ludzie. Wybór należy do was. Dziękuję, Geralt. Chodźmy stąd. Czas zająć się bestią. Niech powtas twój poprzedek nie z teraz Mikul z Abigmani zap i od same
spalić, czy co? Niech powo... Tas... Dodzi... Twój pod... Przed... Kto to... Nieź... Teraz... Wie... Jak... Wieź... Mikul... A... Mani... Zam... Po... I... Od sam... Niech powtas widzi dodzi twój podprzed kto nie teraz wie ja wieź miku a ma zap idę od sa Nie powo... Tas... Widzi... Dodzi... Twój... Poprzy... Nie... Teraz... Wie... Wie... Mik... Maj... Zap... I... Od... Pomogłeś tej dziwce i to był twój błąd! Jesteś teraz wycieńczony po walce z bestią, a my skończymy twoje cierpienia! Gin, pieprzony mutancie! Na was starczy mi sił. Odo, nawidły go! Oh!
Dzięki, Geralt. Nie wiem, co by było, gdyby nie ty. Cieszę się, że we mnie uwierzyłeś. Kim byłbym, gdybym nie uwierzył? Dzięki. Jesteś kochany. Żegnaj. Świeże groby. Przez tę wioskę najwyraźniej przeszła niedawno zaraza. Pakuję się i wyjeżdżam z tej przeklętej wioski. Jeszcze raz dziękuję. Geralt, jesteś cały i zdrowy? Tak się martwiłam. Nic mi nie jest. Wszystko opowiem ci po drodze. Chodźmy do Wyzimy. Obmierzła mi już ta wioska. Też mam jej dosyć. Chodźmy. Mam nadzieję, że nie będę musiał tu wracać. To niesamowite, ilu skurwysynów się tu zebrało. Wiesz, Geralt, czasy nie są lekkie. Wojna i zaraza. Wiem. Mimo to jestem pod wrażeniem. Wiesz, skąd wzięła się bestia? Nie. To oni ją stworzyli. Nieświadomie. Podejrzewam, że nawet potężny czarodziej miałby z tym poważne problemy. A tutaj wystarczyły nienawiść, podłość, chciwość i pycha poparte czynami. Brzmi jak bajka. W każdej bajce jest ziarno prawdy. Chodźmy, Wyzima czeka.
czasie najgorszym, gdy brat przeciw bratu stanie, zimno straszliwe nadejdzie. Świat... Mikul wpuszcza zakonników i tych, co glejty mają. To jest brama prowadząca do Wyzimy. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli tu wrócić. Ja też. Bestia zabita, salamandry zabite. Wieśniacy zabici. Bardzo śmieszne. Mam Glejt. Mikul nas przepuści. Chodźmy. Chodźmy. Geralt, porozmawiaj ze strażnikiem i wynośmy się stąd. No. Mam Glejt. Przepuść mnie. Muszę wejść do Wyzimy. Ja chciałem powiedzieć, że mnie jest przykro. Przepraszam, Wiedźminie. Przeproś Ilzę. Panie sierżancie, Wiedźmin przylazł. Ten, o którym mówiłem. Tak, pamiętam, Mikul. To właśnie jego mamy zgarnąć? Tak, panie sierżancie, to Wiedźmin, plugawy łodmieniec. Bluźnierca i fałszerz. Dobrze zgaduję? To on się pytał, kto do miasta wchodzi. Ma ten, no... Glejt zakonniczy. A ja wrzody na życi. Brać go. Skurwysyny. Wypuśćcie mnie! Jestem niewinny! 2 kilo fistechu było na użytek własny! Hej, ty, klawisz! Chociaż mnie przenieście! Nie chcę siedzieć z politycznymi! Od polityki można sparszywieć! Jestem porządnym złodziejem! Wypuśćcie mnie! Morda w kubeł! Siemko, nie drzyj się! Chcesz mnie zabić? Złodziej pracować mi nie daje! No właśnie, złodziej! Ja z politycznymi siedzieć muszę! To skandal! Morda w kubeł, mówię! Nie drzyj się, bo jak mamę kocha, mnie zdzierżę i przypieprzę w ten naćpany pysk! Pięknie, kurwa. Pięknie. Coś ci się nie podoba, siwy? Co jest? Chcesz zatańczyć Wyzimiaka? No już, podnoś łapy. Siemko! Otwórz cele. Boimy się? Jesteśmy miętcy jak cieplutkie masełko? Dawaj, siwy, pokaż, co potrafisz. Cofnij się. Co jest, kurwa? Mieliśmy się bić. Magister, wynoś się stąd. Jesteś wolny. Nasze drogi znowu się krzyżują. Cóż za ironia losu. Tak blisko, a tak daleko. Nie irytuj się, Wiedźminie, jeszcze się spotkamy. Zapewniam cię. Popełniacie błąd. To morderca. Nie rozumiesz podstawowych zasad rządzących światem. To ty jesteś genetycznie zmodyfikowanym mordercą, dla którego w nowoczesnym społeczeństwie nie ma miejsca. Ale tym problemem zajmiemy się później. Żegnam. Nie mogę się doczekać.